W obecności kompletu 10 tysięcy kibiców biało-zieloni rozpoczęli od mocnego uderzenia. W piątej minucie Arkadiusz Miklosik sprytnie wykonał stały fragment gry. Piotr Cetnarowicz był blisko zdobycia prowadzenia. W 3 minuty później znów rzut wolny w okolicach pola karnego znicza Pruszków. Miklosik tym razem zdecydował się na bezpośrednie uderzenie i znów blisko było spełnienia celu. Po okresie wyrównanej gry w 32 minucie to goście stworzyli doskonałą sytuację. Najlepszy strzelec ligi, Robert Lewandowski, świetnie dryblował, ale Maciej Rybaczuk wybrał kiepski wariant. W 42 minucie znowu po akcji Roberta Lewandowskiego tylko odważny wybieg Pawła Kapsy zapobiegł utracie bramki przez gospodarzy. Do przerwy było więc 0-0. Mecz będzie do końca taki, bo żaden z zespołów nie chce tu dzisiaj przegrać. No, Pruszków gra wybitnie taką grę z kontry, ale naprawdę robią to świetnie. W drugiej części wciąż groźnie atakowali gdańszczanie. W 61 minucie Paweł Buzała został sfaulowany w polu karnym i Maciej Rogalski z 11 metrów uzyskał prowadzenie dla gdańskiej Lechii. Goście za wszelką cenę usiłowali odrobić straty, ale bardzo dobrze spisywał się bramkarz Lechii Paweł Kapsa. Lechia Gdańsk pokonała znicz Pruszków 1-0 i po 20 latach znów grać będzie w Ekstraklasie. Płakać mi się chce, bo awansowaliśmy do Ekstraklasy i to jest naprawdę wspaniała sprawa. Spotkały się dwa, można powiedzieć, dwie wyrównane drużyny i do końcowych sekund tego spotkania nie byłem pewien, bo to jest tylko po prostu sport, ale bardzo konsekwentnie broniliśmy tej jednobramkowej przewagi. I jeszcze raz podkreślę, że zasłużenie chyba przypieczętowaliśmy dzisiaj kawał dobrej roboty, którą tutaj wykonaliśmy od 1 września. My dzisiaj świętujemy awans, w środę gramy, ale krótko się cieszymy, bo w środę gramy kolejny mecz we Wrocławiu, no i w sobotę ze Stalową Wolą, a w niedzielę przewidziana jest feta, będziemy świętować awans i bawić się w sercu Starego Gdańska, czyli na Długim Pobrzeżu i na Długim Targu.